Czy pełzające przejmowanie kompetencji przez Komisję Europejską kosztem państw członkowskich zmienia Unię Europejską w oligarchiczne, skorumpowane superpaństwo? O tym będę dziś rozmawiał z moim gościem, a więc zaczynamy. A w studiu witam ministra, wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę. Dzień dobry. Dzień dobry. 9 czerwca w Luksemburgu miało miejsce ważne głosowanie, miało miejsce ważne spotkanie. To, była, to było spotkanie w ramach Unii Europejskiej, gdzie decydowały się ważne rzeczy. Opinia publiczna w Polsce nie za bardzo zdaje sobie sprawę, jak fundamentalne sprawy się tam rozstrzygały dopiero dzisiaj możemy o tym więcej powiedzieć. Pan brał udział w tym głosowaniu. Czy udało się zablokować te najistotniejsze, groźne dla nas rzeczy i jakimi one są? Przede wszystkim Unia Europejska od kilku lat funkcjonuje w ten sposób, że często zapadają na forum Unii istotne dla życia codziennego decyzje, ale dopiero po jakimś czasie dociera do opinii publicznej to, jaki skutek konkretne decyzje. Na forum Unii zapadają, bo one są z wyprzedzeniem po prostu podejmowane. To dotyczy polityki klimatycznej, dotyczy tych sporów o wypłatę funduszy unijnych, tak zwanej warunkowości i środowisko polityczne, które reprezentuje, czyli suwerenna Polska. My zawsze sygnalizujemy, Niektóre media to cenzurują, nie zwracają uwagi właśnie na takie zagrożenia z niektórych decyzji Unii Europejskiej, które mają wywrzeć skutki w przyszłości, a potem już jest często za późno, by z tymi skutkami, e, tym, sku ty tym skutkom e, przeciwdziałać. I właśnie w zeszły piątek e, jedna, e, były podejmowane decyzje przez Radę Unii Europejskiej, jest to tak zwany współlegislator w Unii Europejskiej, bo mamy w Unii Europejskiej Radę Europejską z z premierów, która podejmuje te główne decyzje takie kierunkowe, Komisja Parlamentu Europejski i Radę właśnie Unii. Parlament głosuje projektu ustaw, komisja je proponuje i rada również głosuje nad projektami, nie ustaw, rozporządzeń, dyrektyw w przypadku tak. Unii Europejskiej, ale no, wiadomo to ma poziom ustawy. I właśnie ta Rada podejmowała decyzję co do złożonego przez Komisję projektu o tak zwanej dyrektywie antyprzemocowej. W Polsce wiele środowisk kwestionuje to, co jest zaproponowane jako Wprowadzenie do porządku prawnego międzynarodowego przez konwencję stambulską, tak zwany gender, społeczno-kulturowa i przez lata różne środowiska chrześcijańskie wskazywały, że dzieje się rzecz niebezpieczna, ponieważ do porządku prawnego wprowadza się to, to pojęcie, które nie ma nic wspólnego z biologią, nie ma nic wspólnego z porządkiem z społecznym. Jest to po prostu czysty konstrukt ideolo ideologiczny lewicy, i właśnie ta, te ostrzeżenia, które środowiska chrześcijańskie formułowały wobec tej konwencji stambulskiej, znalazły odzwierciedlenie w, tej, w tym projekcie dyrektywy. Czyli jeszcze raz przypomnijmy: konwencja stambulska zakłada już i wprowadza do obrotu prawnego to pojęcie płeć kulturowa, chociaż ono się pojawia już w konkluzjach konferencji pekińskiej i, i kairskiej to jest 1994-1995 rok. Ale w momencie, kiedy na forum Unii pojawia się w, i w tej, przepraszam, konwencja stambulska wprowadzając to, no jest aktem prawnym, które przyjmowały poszczególne państwa. Myśmy niestety, niestety przyjęli to i jeszcze raz powiem niestety, przez dwie kadencje zjednoc rząd, rząd, rządów Zjednoczonej Prawicy nie udało się, lub nie było woli politycznej, żeby wypowiedzieć ten szkodliwy, ideologiczny i nielogiczny, wewnętrznie sprzeczny dokument. On również jest sprzeczny z polską ustawą zasadniczą, a, a niby obowiązuje. Rozmawiałem na ten temat z, z prezydentem Dudą wiele lat temu i w oficjalnym wywiadzie, który przeprowadziłem z nim w pałacu prezydenckim, on powiedział: Owszem, no mamy, ale nie stosować. Znaczy, konwencja jest w Polsce, ale nie, 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 nie trzeba jej stosować. To było właściwie jedyne oficjalne stanowisko pana prezydenta, prawnika notabene w tej kwestii. Dziś, mimo że konwencja jest w poszczególnych krajach, tam niektóre kraje nie przyjęły, Niemcy przyjęły ją w końcu, wprowadzane są podobne lub jeszcze gorsze rozporządzenia czy rozstrzygnięcia poprzez dyrektywę. Tak? poprzez tą dyrektywę, która już nie będzie negocjowana, nie będzie podpisywana, po prostu jest uznana jako obowiązujące prawo w Unii i się wprowadza. Czyli przypomnijmy, wprowadzenie pojęcia płeć kulturowa, i, czyli płeć, która jest elementem uzgodnienia, a nie elementem odzwierciedlenia faktu biologicznego, jest dla Polski groźne, bo przecież za tym ciągną się. Kolejne rzeczy, które mogą być, no, mieć niewyobrażalne skutki. Dokładnie tak jest i właśnie konwencja stambulska wprowadziła do porządku prawnego pojęcie, że taka płeć w ogóle formalnie mamy do czynienia z takim zagadnieniem, że to jest jakiś element rzeczywistości, który może być w następczo dalej regulowany. Co do konwencji stambulskiej, minister Ziobro, suwerenna Polska, my złożyliśmy formalnie wniosek do, w rządu, na łamach rządu, żeby wypowiedzieć tę konwencję. Pan premier zdecydował się skierować wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, ale ten niestety od kilku lat tą sprawą się nie zajął. Natomiast i ta dyrektywa antyprzemocowa ma bardzo, ale to fundamentalnie groźny przepis. Bo jak działa Lewica? Lewica, zanim wprowadzi te wszystkie. Lewica ma taki pomysł europejsko żeby rozwiązać kwestię tak zwanej dyskryminacji wobec tych wszystkich e, LGBT I, i Z, XYZ. E, I e, i, i z każdym e, razem. Tak, bo tam już jest tyle kombinacji, że nie, wiem, nie chciałbym urazić tego środowiska, e, podając nieprawidłowy e, e, skut, bo o to się toczyły zresztą wojny na forum Unii Europejskiej w ostatnich miesiącach. I ta dyrektywa. Zakłada, że zanim oni sobie wszystko wprowadzą, te regulowanie płci, to żeby była karana mowa nienawiści wobec ludzi ze względu na ich tożsamość społeczną, na, na płeć społeczno-kulturową, na ich tożsamość płciową opartą właśnie o te koncepcje. I co to w praktyce oznacza? Oznacza to w praktyce, że jeśli pan czy ja. Będziemy twierdzić, że są dwie płcie, a jak ktoś mówi, że jak ma jakąś inną, to, 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 to nie jest normalny stan rzeczy, to jest urojony stan rzeczy, wymyślony stan rzeczy, ale nie ma to nic wspólnego z jakimiś prawami biologii, tradycją, jakimś porządkiem prawnym, to wtedy ta dyrektywa zakłada, że się będzie odpowiadało karnie. Karnie, panie redaktorze. Oni chcą wsadzać do więzienia za kwestionowanie ich koncepcji 250 płci ludzi do więzienia. Czyli jeżeli my dzisiaj skrytykujemy fakt, że muskularny facet startuje w zawodach dla kobiet, wygrywa, na przykład rozkłada te dziewczyny w zapasach, w boksie damskim, masakruje im twarz przez to, że jest silniejszy, ale ma w dowodzie czy w dokumencie napisane, że jest kobietą, i my powiemy, że to jest. Niedobrze, że to jest niesprawiedliwe, że to niszczy sport damski za taką postawę. Jeżeli wypowiemy to publicznie pan jako polityk, jako dziennikarz, możemy oczekiwać konsekwencji karnych. Po pierwsze, taka wypowiedź będzie ocenzurowana. W mediach społecznościowych i w innych miejscach. Po drugie, z tego powodu, że jest przestępstwem, że ma być przestępstwem, a potem, że to jest faktycznie przestępstwo, będzie odpowiedzialność karna. Co jest istotne, Unia Europejska nie ma kompetencji, żeby takie rzeczy robić po prostu. To, tak na marginesie. Ja, ale to... Z tego powodu, że w traktatach jest jasno napisane, że państwa mogą sobie uznać, że w całej Unii Europejskiej konkretna, konkretna rzecz jest przestępstwem, konkretne zachowanie jest przestępstwem, ale musi być to jednomyślnie. I my rok temu zawetowaliśmy. Mieliśmy taką propozycję właśnie dotyczącą tej mowy nienawiści wobec gender. Tak, tak. Bezpiecznie może powiedzieć, tak. bez tego, tych skrótów z L na początku. I e, oni uznali, że to z jednej strony spróbują, w ogóle z pominięciem prawa weta, i faktycznie to się dzieje. Kilka państw złożyło zastrzeżenia, ale Polska zdecydowanie się temu sprzeciwiła. I ja bym chciał jakby zachęcić widzów naszej rozmowy, i naprawdę tutaj to jest bardzo ważna sprawa, bo my sobie nie zdajemy sprawy, sprawy z tego, że oni tylnymi drzwiami wprowadzają przestępstwo de facto wyrażania własnych poglądów wyrażania normalnych poglądów na Czyli... mówienia o, o, o tym, jaka jest rzeczywistość. I, e, bo robią dlatego, zaczynam od przepisów karnych, żeby ludzi zastraszyć, żeby ludzie bali się o tym dyskutować, żeby bali się o tym mówić, żeby po prostu bier, przy, odwrócili głowy i biernie e, przyjmowali, że jest tych kilkadziesiąt płci i następnie, żeby dzieci w szkołach e, były tym indoktrynowane. I Czyli niestety... dziecko, które zaśmieje się wchodząc do windy, w której stoi facet ubrany w sukience i powie mamusiu, co ten pan robi? Już ta mamusia może spodziewać się, że przyjdzie Jugendamt, na przykład i będzie próbował zabrać no, dziecko, no, bo jest wychowany w atmosferze no, nienawiści, no, no, hejtu. No, no, skoro w świetle tych przepisów takie zachowanie, gdyby osoba dorosła popełniła, to byłoby przestępstwo, to w przypadku dzieci są inne narzędzia represyjne również, tak? Ale rodzina Nie, może, być, rodzin. obie... rodzina oczywiście, może że, być objęta oczywiście, jakimś specjalnym tak. to, monitoringiem. No do tego zmierza panie redaktorze. Oni chcą najpierw zastraszyć społeczeństwa i em, em, w dalszej kolejności tę te dyrektywy przy, by przyjęli. Oczywiście my mamy Plan w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister siebie, bo ma plan, jak temu przeciwdziałać wobec Polski, no ale my dzisiaj rządzimy. Tak? tak? A za kilka lat może być inna władza i przyjdzie taki pan Biedroń z panem tam śmiszkiem i powiedzą, no Musimy implementować prawo unijne, ono no, no. zostało przyjęte. E, nie możemy. Mamy pewne, nawet mogą powiedzieć, że mamy pewne zastrzeżenia do tego prawa, ale no jest, musimy je stosować i oni to wprowadzą. E, wprowadziliby. Na wszystkich szczeblach edukacji? E, powie, powiem więcej, panie redaktorze. E, e... Komisja Europejska, jeśli za dwa lata my będziemy dalej rządzić, bo wierzę, że wygramy wybory, to powiedzą, że fundusze zablokują Polsce, bo nie, jest Polska, nie dba o tolerancję, nie walczy z dyskryminacją. I nie realizuje polityki równości. Nie, nie realizuje polityki równości, ale to się wszystko dzieje, panie redaktorze, z pogwałceniem traktatów. Bo jeszcze jest taka jedna ciekawostka dotycząca właśnie tej płciowości w traktatach, bo. E, jest ta słynna praworządność, że my tam niby ją łamiemy. Taki artykuł drugi tak mówił, że wartości unijne. I co jest ciekawe, w tym artykule drugim jest tam praworządności, o demokracji, mowa na końcu niedyskryminacji kobiet i mężczyzn. Takie pojęcie w traktatu. Ale I, no I płciowość. Tylko, że to, ten zapis I, powstawał w latach 90. I panie powinni... redaktorze, szanowni państwo, traktaty unijne, jeśli chodzi o właśnie płeć człowieka, definiują jasno. Nie, nie ma definicji, ale pojęcie bliskie płci jest tylko kobieta i mężczyzna. I wie pan, co oni robią w dokumentach oficjalnych? Oni, proszę pana, jak mówią o tych artykule drugim, te, te wartości unijne, to oni mówią, cytują ten przepis i kończą cytat na dyskryminacji ze względu na płeć. Czyli oni ocenzurują... mówił... Tak, cenzurują traktat, dokładnie tak, w dokumentach, bo już, już im się kobieta i mężczyzna nie podobają, bo to jest już dyskryminujące, ale to jest w traktacie i to jest nieważne. I niestety to jest też kolejny dowód na postępującą federalizację Unii Europejskiej, znaczy, która, przepraszam, która chyba... się dzieje prawem kadłuka, która się dzieje siłą. Panie ministrze, I... federalizacja to jest taki konstrukt, który zakłada równoprawność podmiotów, tak jak landy niemieckie, czy Stany Zjednoczone. Oni nie chcą federalizacji, oni chcą zcentralizowanego superpaństwa. No ma pan rację, ma pan rację, że federalizacja przecież w takim fed... klasycznym pojęciu były Polska, Polska byłaby Polska, równoprawnym Polska, landem. Polska, Polska nie po, byłaby landem. Polska, i Niemcy. Nie, dzisiaj jest koncert... By, by, bylibyśmy kolonią i Koncert supermocarstw i wymuszanie siłą, no przecież tak. I to się dzieje. I panie redaktorze, i właśnie hmm. problem polega na tym, że od szczytu grudniowego w 2022 roku ten proces przyspieszył. Polska nie zastosowała wet w kluczowych momentach, ale. No Czyli mimo, mówi, mówimy o to, tej konferencji o przyszłości Unii Europejskiej, e, tak? Mówimy jeszcze o praworządności, o tym nowym budżecie unijnym, bo nowy budżet unijny poszedł, i oni po prostu już na smotkiem oklepują teraz. I niestety e, dzieje się tak, że. Niemcy, taki był pan Martin Schulz, przewodniczący Parlamentu Europejskiego powiedział, że do 2025 roku Europa ma być sfederalizowana, komuś nie podoba temu pokażemy, tak? Coś takiego powiedział i to było jeszcze przed Brexitem. Tak. I co jest istotne, to jest to, że to się dzieje bez zmiany traktatów. Oni już wiedzą, że traktatów nie zmienią. Oni już muszą działać faktami dokonanymi. To robią. Czyli to Pani, jest pozycja... Podam kilka, jest... podam kilka mhm. przykładów, bo na przykład nam się, naszemu środowisku się zarzucało, że mówiliśmy o tych sądach, że to za nikt się tym nie interesuje, że to tylko zmi zmieńmy jakąś ustawę o sądach, będzie już dobrze z Unią Europejską. I spójrzmy. Jakieś ustawy kompromisowe ciągle są negocjowane. Pieniędzy nie ma z tego powodu, że oni nas z tym szantażują. Spójrzmy sobie na kwestię paktu migracyjnego z ostatnich dni. Te sprawy również e, tylko jednomyślnie można o migrantach ekonomicznych de decydować. Oni z nich fałszywie robią uchodźców, żeby mogli politykę e, azylową w Polsce ustawiać. Dzieje się to kolejna sprawa ponad naszą głową: pakiet klimatyczny. Też jest jednomyślność jak byk, 192 tak. ustęp 2 traktatów, że co wpływa na e, e, wybór, e, e, wybór źródeł energii musi być jednomyślny. i co? No się to mają. Cztery, no prze, nie, sprawa, dyrektyw stałeś, antyprzem nie. sprawa dyrektywy antyprzemocowej, właśnie. A kolejna sprawa jest na horyzoncie jeszcze akty stanu e, cywilnego. Oni też chcą, e, bo e, prawo rodzinne, jakby uznawalność pewnych e, zdarzeń w prawie rodzinnym w Unii Europejskiej może być ujednolicona jednomyślnie. Oni już szukają ścieżki, żeby też e, to prawo weta pominąć, żeby za kilkanaście miesięcy przyjąć dokument, że Polska musi respektować zawarte związki małżeństwa małżeńskie to między już... osobami tymi LGBT w swoim porządku prawnym, bo te osoby mają prawa rodzinne w Europie zagwarantowane. Tak? Czy panie ministrze, czy zatem CUE jest też narzędziem tej polityki siły, wymuszania i tych rozstrzygnięć oczywiście, siłowych? Myślę, że tak, bo polega to na tym, że najpierw oni głosują bez jednomyślności jakiś dokument, potem jakieś państwo skarży, no nie, no to jest złodziejstwo, biały dzień, no przecież mamy prawowetę. I wtedy określić, wkracza co Cue. mówi. Nie, nie, nie. <laughs> e, oczywiście w ogóle e, to, co CUE orzeka w sprawie prawa weta, to de facto CUE już wyłączył prawowetę, bo jest takie orzeczenie dotyczące polityki klimatycznej, właśnie, gdzie Polska, em, kiedy Donald Tusk dostał. Zostawał szefem Rady Europejskiej, tak Mało o tym kto wie. W 2014 14 roku y, wprowadzono pierwszy pakiet klimatyczny, taki duży, którego skutki miało być odczuwane od 2019 roku. I teraz sobie niech wszyscy spojrzą w rachunki za prąd. Kiedy zaczęła się inflacja i podwyżki za prąd i ciepło? Nie przed COVID nie, nie w covid nie w czasie wojny, przed COVID-em. Bo wesz, wszedł klimat, klimatyczny, To który, były te szybujące który, tak, tak. Te, te, te tak. uprawnienia chodzi o to, że emisyjne, tak, tak? dokładnie emisje, bo to w 2019 roku została uwolniona ten, ten, ta spekulacja i Tusk został przewodniczącym Rady Europejskiej Polska się zgodziła na ten pakiet klimatyczny. Negocjowała to potem Kopacz z Trzaskowskim i, e, panie redaktorze, Polska po wyborach w 2015 roku, pani premier Szydło i pan świętej pamięci minister Szyszko od razu zaskarżyli to do TSUE, że halo, przecież tu e, Polska powinna mieć prawo weta. Jest zła podstawa traktatowa. Miks energetyczny że, jest że, w naszej gestii. Że nawet niezależnie co tak oparstw z wynegocjowali, to rząd Batyszy ba dopowiedział, że oni byli w, w, przystawieni do ściany, że y, to jest nieważne, wszystko. I co ja powiedział tak e, w tej sprawie, że e, może jest tam prawoweta w traktatach w tej sprawie, ale komisja e, wskazała, jakie ma cele. I się nie patrzy, czy te cele są zgodne z, ze stanem faktycznym. Czy na przykład komisja ma cel, żeby było, był pokój na świecie, a yy, jednocześnie yy, całkowicie sprzeczne są yy, narzędzia. CUE stwierdził, że jeśli komisja wskazała coś w celach, to patrzymy tylko, czy, co, 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 jakie, są, jakie komisja cele wskazała. Czy one są. Prawdopodobne, nieprawdopodobne, zgodne z prawdą, niezgodne z prawdą, są. Prawdopo, czy jakie będą skutki tych celów? To CUE stwierdził, bo Polska mówiła, że te, że te cele są sztuczne, bo one całkowicie będą inne skutki. Komisja fałszywie przedstawia te tak. cele. Co powiedział, że nie możemy oceniać hipotetycznych skutków, nie możemy oceniać skutków. Komisja powiedziała, że ma taki cel, jest w związku z tym tak, jak komisja opowiedziała. A co to oznacza? No komisja sama decyduje, no to, czy jest prawo weta. Czyli. Czy istnieje dzisiaj w Unii Europejskiej jakakolwiek sformalizowana opozycja, która byłaby w stanie zagwarantować ten check and balance, tak? To, że jakiś system kontroli, co jest elementem naturalnych procesów demokratycznych. Dlatego, panie redaktorze, powiedziałem, że najgorsza rzecz stała się w grudniu 2020 roku, ponieważ budżet, negocjacja nowej siedmiolatki budżetowej był takim momentem, który decydował o tym, jak będą się kształtowały relacje państw członkowskich z Komisją Europejską. I fundusz odbudowy jakby generalnie. Dlaczego? Ponieważ państwa południowe będące w strefie euro, które są, więc mają związek z państwami Europy Północnej, państwa Europy Północnej nie chcą płacić za bardzo na fundusze unijne, ale z drugiej strony mają strefę euro z państwami południa, więc nie chcą też płacić za koszty tamtejszych gospodarek, bo były kryzysy. Mówimy Grecja, Włochy. I co, panie redaktorze, wymyślono? Wymyślono ten fundusz odbudowy. Polega to na tym, że... Do dotychczasowego funduszu stworzono kolejny, tak żeby nie było dyskusji, że państwa biedniejsze mają dostawać podobne pieniądze. Hiszpania, Włochy, Francja, czyli państwa, które mają problem w strefie euro, Francja jako wielka gospodarka, ale oni generalnie są w miarę ok ekonomicznie. Ale jako, że też nie są w najlepszej kondycji, to przy takiej wielkości kraju muszą mieć tę kroplówkę finansową. I oni mają o wiele większe pieniądze z tego funduszu odbudowy niż my. O wiele większe. Polska jest tutaj płatnikiem netto i na czym polega jakby istota tego budżetu? Te, teraz te, tych mechanizmów budżetowych, które, u których Polska nie zawetowała, bo nam chcieli przyjąć te pieniądze i tak, bo praworządność. Państwo Europy Południowej dostało gigantyczne pieniądze, więc one nie były zainteresowane tym, żeby blokować, bo one chcą pieniędzy jak najszybciej, tam mają problemy, oni potrzebowali tych pieniędzy w Kowicie po prostu na, na gwałt. Tak? Tak. I e, okazało się, że dzisiaj e, e, Włochy czy Hiszpania, nawet gdyby tam e, mamy we Włoszech które, Przecież teraz nie, prawicowy rząd. Ten rząd jest szantażowany, bo ma takie pieniądze, obiecali tym Włochom, że oni mają komisję, tylko stryk. By się postawić, Czyli nie macie pieniędzy. Nie macie bezczelnej politycznej do, korupcji. To, to, to jest szantaż, to jest po przystawianie pistoletu do głów premierom rządów, tak? I te, dzisiaj komisja ma pełną arbitralność, komu pieniądze wypłaci, komu nie wypłaci, w jakiej kwocie. I dlatego mówię o tym momencie przełomowym z grudnia 2020, bo on pozwolił na takie realne, siłowe wymuszanie. O uległości państw członkowskich. Kto się na to zgodził, kto to podpisywał? No, wszyscy premierzy się zgodzili. No, my, jako suwerenna, wówczas Solidarna Polska, przestrzegaliśmy premiera Marawieckiego przed wyrażeniem zgody na te mechanizmy. Czy była jakaś debata? Ponieważ. Na to, na, o no, tym. prowadziliśmy otwartą debatę również wtedy publiczną, publicznie. Nie, wygrała koncepcja w Prawie i Sprawiedliwości pre, pana premiera, że tych zagrożeń e, nie ma. No to teraz spójrzmy na skutki, co się od tych trzech lat dzieje. I my mówiliśmy, i niektórzy, panie także powiem wprost, no, z nas się śmiali wówczas. My mówiliśmy, że, e, że jak e, Polska się zgodzi na te mechanizmy, to za kilkanaście lat będziemy szantażowani finansowo, że e, musimy wprowadzać ideologię LGBT, nie możemy tego krytykować. E, a samorządy, które miały kartę praw rodziny, po prostu Komisja Europejska też bezprawnie, po prostu zaczęła blokować im środki. No tak. No i co się dzieje? się dokładnie to, o czym mówiliśmy. Jest szantaż, nie ma pieniędzy i te procesy, właśnie wymuszania przez Komisję Europejską, przede wszystkim no, na interes Niemców konkretnego kierunku Unii Europejskiej, dzieje się bez zmiany traktatów, bo jest szantaż finansowy. Czy ta antydemokratyczna polityka kordonu sanitarnego wobec takich państw jak Polska, Węgry, które mają inną wizję, przynajmniej w tych kwestiach kulturowych, tożsamościowych, ona ma przyzwolenie w Unii Europejskiej? No przede wszystkim w większości państw rządy tworzone są przez partie socjalistyczne, czyli skrajnie ideologicznie lewicowe, no i partie typu Platforma Obywatelska, niby centrowa, no tak. ale tak naprawdę liberalne i lewicowe, więc oni z chęcią. Tutaj chcą ten dyktat w Polsce zaprowadzić, więc dlatego też ta, mówimy, o, o, opozycja mówiła o planie Ulica i Zagranica, tak, bo to właśnie tak. ta zagranica tutaj. No I to jest realizowane. To teraz. jest realizowane konsekwentnie przez nich przez lata, ale co jest istotne, Polska ma szereg narzędzi, by po prostu No więc właśnie, bo temu, ja tak chciałem. Dokładnie tylko, o to chciałem zapytać w tej tylko chwili. Tylko oczywiście wymaga to odwagi, wymaga to determinacji, i niestety jest to również pewien bój, który niewątpliwie bojem łatwym nie byłby z tego powodu, że właśnie ten siła złego na jednego, bym powiedział, ale przykładowo oglądałem serial Reset w, w tym tygodniu. Tak. I było tam taki, trochę jest w komentowaniu tego serialu taki przemilczany wątek, który się pojawił w tym filmie, ale on trochę jest w komentowaniu przemilczany. Tam jest opisana sytuacja z czasów pierwszego rządu PiSu, kiedy chwilę po wygranej przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów Rosja wprowadziła embargo na polskie mięso, od razu de facto tak. reagując na wynik wyborów w Polsce. I e, w tak. W, tak. W odpowiedzi polski rząd zablokował rozmowy z Rosją o e, współpracy handlowej. To było tak. bardzo ważne, żeby Rosja mogła wejść na salony międzynarodowe. I, Jak się zachowuje Unia? Jak e, się zachowują e, Niemcy wtedy? E, e, i, panie, panie redaktorze, to jest istotne? Wówczas Polska samotnie to blokowała. Samotnie to blokowała wejście Rosji na europejskie salony, bo małe państwa mają też właśnie, są bardziej szantażowane, są bardziej zależne od tych decyzji w Komisji Europejskiej, nie mają takiej siły przybicia. My jesteśmy takim, wielkość naszego państwa nam trochę Pozwa pozwala więcej, dłużej ustać, bym tak powiedział, tak? Bo mamy trochę większe zasoby, więc jesteśmy więcej w stanie ciosów przyjąć, bym powiedział. I tam jest bardzo ciekawy wątek pokazujący, że Polska nie bała się wtedy, Rząd pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, twardo do końca tego rządu, Polska blokowała te rzeczy, Rosja nie miała ruchu i. Po wygranych wyborach przez platformę od razu to zdjęto i poszły wszystkie te umowy handlowe wejście Rosji do ECD, do, do WTO. A mięsa nie odblokowane. Tak, ale co jest jakby ważne, co pokazuje, był rząd wówczas strasznie atakowany, że jesteśmy samotni w Europie, ale po latach, właśnie chodzi, kuęta tego, do których chciałem dojść, jest taka, że dzisiaj z perspektywy czasu, czy trzeba było używać wata wobec Rosji? Dzisiaj wszyscy tak. wiemy, że trzeba to było robić, i nawet czasami w takich sytuacjach, jeśli jakieś państwo, tak jak Polska, jest samotne, to to, że opozycja się wyśmiewa z tego, to, że oni mówią, że nie budujemy sojuszy, to nie wynika ze słabości Polski. Jeśli jesteśmy w stanie wytrwać, to wynika z naszej siły, i jeśli mamy rację, mamy poczucie, że mamy rację w tych sprawach, to czas, czas, czas i ustanie tego na ataku pozwoli ugrać swoje, bo gdybyśmy wówczas, wyobraźmy sobie sytuację, że Donald Tusk nie byłoby, przegrałby wybor w 2007 roku i byłby rząd dalej, taki, który wetuje współpracę z Rosją. Czy byłaby dzisiaj wojna na Ukrainie? No, to jest pytanie bardzo, bardzo dobrze postawione. Panie ministrze, mając na uwadze jeszcze to spotkanie 9 czerwca w... W Luksemburgu. Tam pojawia się również ten postulat karania czy wprowadzania jakichś specjalnych kar dla tych, którzy no kwestionują płeć kulturową, ale to te mniejszości LGBT plus te literki, że one są wyłączone, mają jakiś specjalny status mieć. Udało em, wam się to zablokować. Em, czy też bo Proces legislacyjny w Unii Europejskiej polega na tym, że jest na przykład jakiś kierunek polityczny nadawany przez jakiś dokument w formie konkluzji. Potem Komisja Europejska czyta takie konkluzje, które państwa członkowskie wyrażały wolę, żeby komisja czymś się zajęła, komisja mówi: No nie, skoro to oni mówią, że to jest problem, to my tutaj przygotujemy rozwiązania. I problem właśnie, który został postawiony, negocjowany, po prostu tam to najważniejsze sprawy były. Nie walka z, o, o odpowiedzialność zbrodni wojennych na Ukrainie, gdzie od roku tam jakieś, jakieś połzające negocjacje, są, żeby na przykład sankcje, nieprzestrzeganie sankcji było karane. To rok trwa i nie można prostego przepisu wprowadzić, który my w tydzień wprowadziliśmy. Ale no LGBT to jest najważniejszy po prostu problem w Europie. Specjalne przywileje. I, i te, te, teza jest taka, że to jest grupa osób narażona na niesamowite cierpienia. Oni są prześladowani, oni są dyskryminowani, oni po prostu nie mają nosa z domu nie mogą wyściubić, tak po prostu jest niszczone ich życie. No nie wiem, wszędzie widać te flagi w Europie. Ciągle są ci ludzie nie tylko celebrowani. Ja tak. Nie widzę tego, jest odwrotnie wręcz, ale w papierach jest, że to jest naj, najbardziej narażona na cierpienia grupa. No że na każdym rogu jest, jest, jest atak. I o co chodzi? Że konkluzje, które chciała Rada, Rada przyjąć, polegały na tym, że to jest tak cierpiąca grupa ludzi, że im trzeba po prostu otworzyć wszystkie wrota i wszędzie pomagać. Że jak coś się stanie o sobie LGBT, Niezależnie czy dzieje się, stanie się to ze względu na to, czy bez względu na to, tak? tak. Czy na przykład przypadkowo, nie wiem, dzieje się jakiś, jakaś kradzież. Tak. no i pokrzywdzonym z osobą LGBT, a złodziej o tym nie wie. No to jak już okradł osoba LGBT, o, to już nie tak jak to normalny złodziej, tylko taki złodziej najgorszego, sor najgorszego sortu, zbrodniarz wręcz. E, e, że chodzi mi o to, że no oczywiście wszyscy są równi, złodzieje są źli, ale no generalnie e, wiem jaka jest odpowiedzialność za kradzież. A chodzi o to, że, żeby osoby LGBT miały specjalny status, e, taki wyjątkowy, uprzywilejowany, jak jakaś kasta. I te konkluzje miały służyć temu, żeby komisja, no, która przecież nie może pozwolić na to, żeby ludzie cierpieli, tak, żeby nie byli te, po prostu tak niszczeni w każdym państwie, to ona zaproponuje przepisy ochrony. I właśnie takie dodatkowe kary, dodatkowe przywileje, że dodatkowe jakieś programy finansowe dla tych wszystkich lewackich organizacji. No i Polska, my, 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 jako że takie konkluzje są przyjmowane jednomyślnie, my to zawetowaliśmy. Rada, Prezydencja jakby uznała, że to jest jakby jej dzieło, bez zgody Rady. Ale to oznacza, że Komisja Europejska w mojej ocenie pewnie będzie zmierzała, żeby dalej takie działania w tym kierunku prowadzić. I robi się po prostu z tych ludzi, którzy są z tych środowisk, po prostu najbardziej prześladowaną grupę. Wyłączając je z normalnego porządku prawnego i dając im specjalny przywilej, ale to właśnie będzie powodowało jeszcze dodatkową niechęć to dodatkowe napięcia. Które mogą skutkować no, jakimiś aktami dyskryminacji. No, no i tak, tak będzie, no bo wie pan. E, e, jeśli. E, przykładowo, kogoś pan chce zatrudnić i pan kogoś zatrudnia, albo kogoś nie zatrudnia kto się zgłosił, a ta osoba okazuje się, że jest z tego środowiska ma taką identyfikację. E, albo tak się określa e, określa się tak. I ona idzie do jakiegoś rzecznika, no bo jestem LGBT, a ten ktoś mnie nie zatrudnił. To już mu karę dowalić. Tak? No, bycie LGBT ma być przepustką wszędzie. I tak. ktoś, kto jest LGBT, to ma być święty. Święty, y, żyjący. No, wyście y, na to nie pozwolili. Na szczęście udało się to zablokować ale... politycznie, ale to zrobi komisja. No, przecież opisałem no tak. też problem, że oni często po prostu politycznych y, gestów nie respektują i tych tego porządku instytucjonalnego. Ale o tym trzeba mówić, y, co się dzieje z tego powodu, że, żeby właśnie nie stało się tak. A że za kilka lat społeczeństwo po prostu będzie zastraszone. Panie Dzisiaj autorze, dużo to jest mówisz, problem. Oni no, próbują tymi instrumentami prawnymi zastraszyć społeczeństwo. No, na, na Zachodzie to już się dzieje. To się stało. Już. Ale w Polsce, w Polsce też no, czujemy ten, ten klimat, ten, ten, dziwny, ten dziwny zapaszek. Natomiast wracając do rzeczy. Rzeczy takie jak tożsamość kulturowa, jak um, e, mówimy o, o tradycji, obyczajach, prawo rodzinne, miały być wyłączone z traktatów, i na szczęście Polska tutaj, e, przynajmniej na poziomie krajowym, realizuje własne prawo. Niemniej. E, Tam, gdzie minister sprawiedliwości podejmuje decyzje na forum Unii, tak zawsze. Tak zawsze się dzieje. Tak zawsze się dzieje. Niemniej e, wystąpienie poniedziałkowe ministra Niedzielskiego, który nagle e, poruszony e, śmiercią, tragiczną śmiercią, niepotrzebną śmiercią pani Doroty z Bochni, która w szpitalu w Nowym Targu, e, z tego co wiemy dzisiaj, jeszcze prokuratura prowadzi śledztwo, ale wiemy już, że no, nie doczekała się należnych jej świadczeń medycznych, że najprawdopodobniej umarła z tego powodu, z powodu błędu lekarskiego, z powodu błędu procedur, które, które nie nastąpiły po to, żeby ratować jej życie. I teraz minister wyskakuje przed orkiestrę, mówi o tym, że on będzie doprecyzował prawo i mówi, że również choroby psychiczne będą przesłanką do e, przerwania ciąży, do dokonania aborcji. Czy jest to zgodne z polskim prawem? Znaczy przede wszystkim opozycja próbuje na kanwie zgonów okołoporodowych, które zawsze są gigantyczną tragedią, ale niestety, jeśli tak musimy to zrobić, musimy zawsze spojrzeć na obraz całościowy, jesteśmy dużym krajem. Niestety, ale ludzie umierają z różnych przyczyn codziennie, niestety. I warto spojrzeć, czy dane, dane zdarzenie jest anomalią, czy Jest zdarzeniem, które od czasu do czasu występuje jakby w sposób naturalny, że rachunek prawdopodobieństwa powoduje, że jak raz na 0, 0,00 przypadków, em, em, te, i jakaś liczba na końcu się takie przykre, tragiczne zdarzenie dzieje. I w, niestety, ale bez wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który jest kanwą tych emocjonalnego sporów, zgony kołporodowe niestety, ale przydarzały się w Polsce kilka do kilkunastu rocznie, za czasów Platformy Obywatelskiej o wiele więcej. I ta sprawa w ogóle nie powinna być przedmiotem tego rodzaju debaty publicznej, jeśli chodzi o emocje, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego coś tam spowodował, bo to wokół tego ta, tak, ta, dokładnie. ta, Chodzi histeria, o ta histeria opozycji krawana przez media idzie, bo wyrok Trybunału dotyczył z trzech przesłanek, które są w, do, dotyczących do, 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 dotychczas do 2020 roku dopuszczalności aborcji, jednej przesłanki, przesłanki dotyczącej tego, czy dziecko, które jest w łonie matki, czy to dziecko może być zabite z tego powodu, że ma prawdopodobieństwo jakiejś ułomności, jakiejś niepełnosprawności czy nawet, że może krótko żyć, tak, ale że z tego powodu, czy można w łonie matki takie dziecko uśmiercić. To, to ta przesłanka. Tak. I to dotyczyło tego. Ale jest druga przesłanka, zagrożenia zdrowej życia kobiet. I w tych przypadkach, które opozycja w ostatnich kilkunastu miesiącach, to jest drugi taki przypadek nagłośnia, właśnie do, do, doszło do tego konfliktu między dobrem matki, a dobrem dziecka w jej łonie. I, i etycy prawo, bo tutaj przecież mówię o przesłance, jasno zostało przesądzone również przez naukę kościoła, tak. na naszą etykę chrześcijańską, że w, w razie konfliktu tego typu zdrowie e, matki, zdrowie nie, nie, nienarodzonego dziecka, zdrowie matki jest, e, ma prawo bo, prze, przeważyć. Tak? Na pierwszeństwo. Na pierwszeństwo i w związku z tym osoby, które się opiekują kobietami, Muszą to uwzględniać w swoich procedurach. Te procedury są, ale czasami lekarze to oni podejmują decyzję. No płacimy potężne pieniądze lekarzom, właśnie po to, dlaczego lekarze tak dużo zarabiają. Właśnie z tego powodu, że ich kształcimy, żeby umieli takie decyzje podejmować. I słusznie powinniśmy wobec lekarzy skierować oczekiwania, że no, żeby podejmowali te decyzje prawidłowe, ale i, i w większości przypadków, panie redaktorze, że podejmują prawidłowe, bo mamy bardzo rzadko takie zdarzenia, ale niestety też lekarze czasami popełniają tak. umyślnie, bo to nie umyślą błędy. I zmierzając do tego pana pytania z psychicznego. To jest otwarcie bardzo niebezpiecznych wrót. Z tego, takim... powodu, mm -hmm. z tego powodu, że widzimy na przykładzie tej transowości, że są lekarze, którzy wystawiają leki, Dotyczące hormony, dysforii, działaj, tak. hormony, które niszczą zdrowie młodych ludzi, na oświadczenie. Zdrowie psychiczne jest bardzo delikatną kwestią i ja, oczywiście warto się przeglądać tej propozycji pana ministra niedzielskiego, bo oczywiście od, od tego, czy to jest furtka, czy to jest, bo zdrowie psychiczne też jest ważne, może dojść do traum, tak dalej, też musimy to brać pod uwagę, ale jest tak duża rozpiętość między tym, co faktycznie, bo zdrowie tak powiem, biologiczne jest łatwo do, naukowo do sprawdzenia. Tak. W, przypadku, w przypadku zdrowia psychicznego jest większa e, e, rozpiętość e, różnych możliwość stanów Możliwość nadinterpretacji. Tak, dlatego e, e, nie dziwię się, że jest niepokój wobec takiego określenia i e, uważam, że trzeba to monitorować. Mam nadzieję, że e, nie zostaną otwarte... Takie e, wrota nadinterpretacji, nad, nad że de facto e, jeszcze może się, będzie... może, może się okazać, że jest w pełna, pełna, pełna legalna aborcja, w Rokowiteka. E, Panie ministrze, tym bardziej to jest niepokojące, że, że Adam Niedzielski używa na konferencji prasowej języka, który dla mnie jest kompletnie jakiś niezrozumiały. Jakim prawem on obiecuje czy deklaruje, że w komisji, która będzie zajmowała się doprecyzowaniem pras, będą jakieś parytety? O co chodzi? Czy, czy, czy to. Jaki to ma wpływ na, na kwestie, które są twardymi, prawnymi e, i medycznymi i naukowymi określeniami? No. Znaczy, ja nie znam tej, tej no, to tego powiedzi... wątku parytetów. Natomiast no, to jakby, to istotne, takiego, no. istotne jest to, że e, e, w, oczywiście pan minister niedzielskiego zespołu mogą określać jakieś wewnętrzne procedury natury jakby medycznej, natomiast pamiętajmy, że jest ocena prawna, która już nie jest po stronie pana ministra Niedzielskiego, tylko po stronie organów już prokuratury, na tak sądów i że mogą być różne propozycje środowisk lekarskich, co do tego, tej jakby właśnie rozpiętości pojęcia zdrowia psychicznego w przypadku tej przesłanki, ale ja też z niepokojem patrzę, bo uważam, z niepokojem patrzę na to, czy, czy, te, czy to, 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 to środowiska, które chcą pełnej aborcji, nie przypadkiem nie wsadziły nogi w drzwi i teraz będą próbowały je otworzyć. Wbrew wyrokowi TK przecież. Tak. Czyli I to, to należy, panie redaktorze, obserwować. Ja ufam, że pan minister działa w dobrej wierze, bo yy, ale trochę niepokojące jest to, że na kanwie przykładu, gdzie mam do czynienia ze zwykłym konfliktem z ży życiem, zdrowiem matki, jakby natury, yy, związane z czystą Biologią, bo to mówię o zachowania organizmu biologicznie. No, medyczny problem. Medy, medyczna kwestia różnych powikłań, a zdrowie psychiczne, no bo chyba w tej sprawie nie, nie, było, nie było konfliktu między. Zdrowiem i życiem matki od strony psychicznej, tylko od strony infekcji, z strony no tego tak, no. Czyli mamy kopowitan. zdarzenie medyczne, na które nie zareagowano odpowiednio. E, znaczy, to, ale... to będą, oczywiście będą oceny ale, wchodzen... ale z tych informacji, które docierają, wynika, że jest takie prawdopodobieństwo. Ale fakt, że, że oto w łonie e, rządu Zjednoczonej Prawicy pojawiają się takie głosy, A, może być niepokojące. To, na pewno warto, żeby ta kwestia została uporządkowana. Z tego powodu, że. Mm, e, być może, gdyby minister niedzielski tych działań nie podjął, to okazałoby się, że za kilka naście miesięcy, czy za kilka lat, ktoś to zrobi inaczej, właśnie w tym kierunku, którym w tej rozmowie wyrażamy niepokój. I na przykład w ten sposób będzie pomijany wyrok TK. To też trzeba mieć na względzie, więc być może warto już zawczasu próbować te zagrożenia likwidować, bo wiemy, że lewica właśnie w tym upatruje chęci na nawet bez zmiany ustaw, bez zmiany wyroku TK, otworzenia takiego pola do pełnej aborcji. Dziękuję serdecznie. Gościem naszym był minister Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.